zasnął. Dzięki babci. No, co jest, Mariano? Italiano. Gdzie idziesz? Co? Odwróć się do mnie, jak mówisz. Halo. No. Chcesz wejść do domu, czy nie? Halo, chcesz wejść do domu? No, chcesz wejść? Nie ma gadki z gościem. Pilnuj się, bo tu zaraz pies może przyjść. Czubku. O, ja ciebie też. Na ciebie też. Nie bój się, spokojnie. Władek! No i co, zeszło powietrze, czy nie? Aha. No to chodź, musimy coś tutaj postanowić, stary. Jakieś kroki podjąć trzeba. Szkoda czasu dzisiaj jechać po dętkę. To możemy zrobić tak, że albo dopompujemy i pojedziesz, tak jak wczoraj, bo zeszło powoli. Albo zaraz przerzucimy koło. Ale jak? Od Klary. Bo to jest takie samo. Tylko będzie inny kolor felgi. Ale chyba jak ci dopompujemy, to będzie spoko, nie? Wczoraj dojechałeś, nie? I nie zeszło. No. No i co, chcecie jechać, czy nie? Ale to pewnie jutro to będzie to samo. No możemy zaraz właśnie, no. Ugryź, ugryź. Czy jutro będzie to samo? No może być to samo. No bo wczoraj było i dzisiaj też. No dobrze, to jeszcze mamy mówić. Jak będzie jutro trzeba, to... chyba, że od razu wsiadasz na Klary rower. Chcesz się na Klary rowerze przejechać? A jak będzie Klary? Ale na ten Klary, ten mały. Mały rower? No. No nie słuchaj się, bo jak ktoś zobaczy, że ja jadę na jakimś różowym, no to pewnie będą się śmieli. Będzie obciach? Dobra. Dobra, no to idź powiedz o tym mamie. Dobrze. Zaraz, dla ciebie wodę leję. Poczekaj, bo cię nie słyszę, Wadek. Co tam? Aha. Ugryź, Wadek cię woła. Słyszysz? Dobra, tyle starczy. Nara. Chodź, Ugryziu, nalejemy. O, widzisz, znowu jest gorąco. No, troszkę to ma, ale chyba tak... Trzymaj. Świeżo. Nie pij tego syfu, starego. Proszę. Nie pij tego syfu. No. Chodź jeszcze do mamy. No jak, matka? Aha, no to dobrze, to ja mu w sumie też ten mogę załadować. Mam 3 dwójki w kieszeni. To może cymberga jakiegoś, czy coś tam? Z każdym? Tak? To ja muszę się zmienić buty i bluzę? No, jak pojedziesz w Adidasach, to będzie tak, no, sensowniej, chociaż... Czy to coś zmieni, nie sądzę. Też bym sobie pojechał chętnie, tak? No ale wiesz. Jednak te komentarze, że niestosowne obuwie, no mnie to jednak boli, ja spać nie mogę i wolę założyć odpowiednie. Dobrze. Rozumiemy się? Rozumiem. No, to tak. Władkowi muszę... Ojej. Sorry. Muszę mu... Co musisz? Dopompować koło. A mi? Jutro, o tobie też. Jutro, jakby mu zeszło, to jeszcze mogę mu przełożyć koło od Klary. Tam jest takie samo. Tylko inny kolor felgi jest.
Na różowym chłopina nie chce jechać, bo jakby ktoś zobaczył na różowym, no to by się śmieli przecież. Śmiali. Wiem, ale cytuję. Nie, to głupi pomysł. Ja też uważam, że jazda na różowym to nie jest dobry pomysł. Chłopak na różowym. Ale wymiana koła to też taka, nie można samej tej opony wymienić, jakoś nie znam się na tym. Samej opony i dętki? Nie, no można, pewnie. Można wszystko rozkręcić, jechać, kupić dętkę, jasne. To będzie dużo szybciej. No ale tak to by było po Bożemu, jak trzeba, nie wiem. No ale to wtedy nie pojedziemy teraz na wycieczkę. Nie, no teraz to pojedziemy tak jak jest, a mówimy o tym co jutro chyba, tak? Jedziemy? Chwilunia. Jeśli tak zmieniasz, to by można było, wiesz, obie te opony. Aha. Kupić. A to samemu jest sens robić, czy to się oddaje do tego gościa? No, jakbym go oddał, to jeszcze by mu tam wszystko może przesmarowali. To też moglibyśmy sami zrobić, to też by było spoko. Mhm. Jechać pod dwie dętki, żeby zobaczył jak to wygląda. No właśnie. Wszystko. Wymieniałeś kiedyś wadek dętkę? Nie. No. A chciałbyś? Ja już kiedyś wymieniałem, to ci pokażę jak to się robi, dobra? Mhm. Pojedziemy, kupimy dwie dętki, ok? I zrobimy to sami, co? Dobra. No. Ale to nie dzisiaj, Łodzi. Pewnie po tym weekendzie. No dobra. I musimy kupić ten smar, wiesz? Żeby to móc mieć czym z tyłu, wiesz, no wysmarować, jak wyczyścimy mu tam wszystko, wiesz, w tym kole. No to tak. Chociaż strzelam, że jakbyśmy się uparli, to u Bartka by taki smar był. Pewnie tak. Na bank. Ostatnio byliście, no to można było pytać. Z rowerami. Pytać, ale kto tam wtedy myślał o takich rzeczach? No co tak. Gawrońska, jaki plan wycieczki? No zaraz możemy jechać. Ale gdzie? Gdzie? No tak jak wczoraj bym pojechał, to była piękna trasa. Może być? Pokażecie mamie? Lasem? Słucham? Lasem? Oczywiście, że lasem. No to możemy nawet. Tylko zrobilibyśmy tak, że wyjedziemy z domu i wy prowadzicie. Ok? Będziecie mówili gdzie skręcać, dobra? No dobra. Ok? I całą taką trasę jak wczoraj musimy zrobić. Jaśniutkie? A jak nie będziemy wiedzieli gdzie jechać? No to nas wtedy zapytacie. Ja jestem ostatnia. Ja pierwsza. Ja drugi. To co? Pompuję kółeczka jednemu zawodnikowi i drugiemu zawodnikowi. I łogin z rury, tak? Drugi zawodnik to jest mamy? Tak. Muszę jej zmienić buty i bluzę. Ja mam bez plecak w ogóle po coś? A nie wiem po co. Na wodę zazwyczaj. No jedynie jakbyś ty wzięła plecak z... No albo ja mogę wziąć. Chyba, że tego żywca weźmiemy, to ten żywiec jest krótszy, bo mi strasznie telepała ta butelka wczoraj. O ramę, wiesz, bo ona jest taka długa i ciągle tam waliła, wiesz, tukła. Tukło a, i tukło, tak, ten, no. Trzymacz, ja tak? Mam bidon, no. No to w sumie nie wiem, po co jest ten plecak, nie? No, ja nie mam bidonu, więc... No ale to jest szansa, że ja ci swoją poczęstuję wodę. To ja mogę wziąć na przykład plecak. No ale co tam mamy mieć w tych plecakach? Tylko weźcie bluzy, koniecznie. A mogę właśnie mieć do plecaka. Jak wolisz do plecaka, nie ma problemu. Ale wszyscy macie mieć bluzę, bo jak, może być różnie z pogodą. No. No. To wszyscy miecie bluzę. Ty też, Władysław. Ale mam, gdzie jest moja bluza? A no ja nie wiem, podejrzewam, że tam może gdzie ją zostawiłeś. No to śmigajcie. No to tak. Dobrze. No to tutaj kończę. Nara, ciao.